Harcerz, żołnierz, działacz społeczny, emigracyjny polityk, premier, poprzednik Ryszarda Kaczorowskiego, nieco już zapomniany, przedostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Kazimierz Sabbat. Jego życiu i działalności na tle misji polskiej emigracji niepodległościowej na Zachodzie poświęcona jest dwudniowa konferencja w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu, która rozpoczęła się w czwartek 8 maja. Konferencja zorganizowana w 25. rocznicę śmierci prezydenta Sabbata ma przybliżyć jego życie, dzieło, a także tło, w jakim przyszło prezydentowi spełniać swoją niełatwą misję. Gościem specjalnym konferencji jest córka prezydenta Sabbata, dr Jolanta Sabatówna, która, jak sama przyznaje, w konferencji poświęconej jej ojcu uczestniczy po raz pierwszy. Mój ojciec był człowiekiem, któremu zależało na współpracy. Był człowiekiem mądrego kompromisu. Potrafił szukać tego, co łączy. Potrafił angażować ludzi do współpracy bardzo różnych pokoleń. Kazimierz Sabbat rodzinnie związany był z ziemią świętokrzyską. Urodził się w Bielinach Kapitulnych u stóp Świętego Krzyża. W gminie do dziś pielęgnuje się pamięć o prezydencie Sabbacie. Wśród młodzieży od kilku lat odbywają się konkursy historyczne imienia prezydenta Sabbata. Ostatnio jest to konkurs, który organizujemy dla gimnazjalistów z całego powiatu kieleckiego. Urodzony w Bielinach Kazimierz Sabbat gościł także w Ostrowcu Świętokrzyskim. O ostatniej wizycie wspomina biograf prezydenta. Był w 1939 roku, kiedy udawał się tutaj po kartę mobilizacyjną, bo chciał do wojska, jak wojna wybuchła, tutaj WKO miał mu udzielić kartę, nic nie dostał, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim był w 1939 roku. Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Sam prezydent na konferencję nie przybył, w jego imieniu pojawił się jednak doradca, profesor Tomasz Nałęcz, który odczytał list od prezydenta Komorowskiego skierowany do organizatorów i uczestników sesji. Szanowni Państwo, wielkie zwycięstwo 1989 roku zawdzięczamy wspartej przez miliony Polaków w walce demokratycznej opozycji w Polsce, ale też patriotyzmowi i wytrwałości polskiej emigracji niepodległościowej. Ludzie tej miary to prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie Kazimierz Sabbat przechowali dla odrodzonej przed 25 laty suwerennej Rzeczypospolitej nie tylko materialne symbole trwałości polskiego państwa. Przechowali przede wszystkim etos poświęcenia dla kraju i przywiązanie do jego tradycji wolności i samostanowienia. Nawet w sytuacji dramatycznej, gdy coraz więcej rozstrzygnięć dotyczących powojennego ładu w Europie zapadało ponad głowami Polaków, gdy zachodni sojusznicy cofnęli swoje uznanie władzom emigracyjnym, zdecydowały się te władze trwać dla przyszłych pokoleń, dla mającej się kiedyś odrodzić prawdziwie wolnej Polski. Organizatorzy za cel konferencji postawili sobie rozwój badań nad powojenną emigracją niepodległościową na Zachodzie, ale przede wszystkim przybliżenie i przypomnienie sylwetki przedostatniego prezydenta, który oprócz tego, że był politykiem bardzo zajętym, był także dobrym ojcem. Tata, mimo tego, że był bardzo zajęty sprawami polskimi, zawsze miał dla nas czas. Organizatorami konferencji, oprócz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, jest także Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, a także Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Patronat medialny nad konferencją objęła telewizja lokalna.